nasze drzewo życie, co za nami wspominaliśmy przed chwilą, co przed nami, tego nikt nie wie. W tym uroczystym dla nas dniu chcemy życzyć Wam i sobie również, aby nasza droga przez życie była prosta, pozbawiona wybojów i zakrętów. Będzie ona łatwiejsza, jeśli będziemy czynić tylko to, co dobre. Życzymy, abyśmy będąc uczniami gimnazjum, pełnymi garściami czerpali ze źródeł wiedzy, nie uronili żadnej kropelki. Wiedza to nasza przepustka w przyszłość. Wszelkim przeciwnościom, wichrom złym, jak młode zdrowe drzewa, śmiejmy się w twarz. Wszystkim Wam życzymy szczęścia. Jednym z najważniejszych dni w całym roku szkolnym jest Dzień Edukacji Narodowej. Chcieliśmy złożyć najserdeczniejsze życzenia wszystkim naszym kochanym nauczycielom oraz Wam, pracownikom oświaty. Najcenniejszym i najtrwalszym podarunkiem, jaki można dać dziecku, jest wykształcenie. Wykształcenie to dobro, którego nikt nie jest w stanie nas pozbawić. W podziękowaniu za trudną pracę i wskazanie właściwej drogi życzymy dużo zdrowia, cierpliwości, wytrwałości, sukcesów zawodowych, jak i również uśmiechu każdego dnia. Dziękujemy za wszystkie starania, które wkładacie w nasze wychowanie i edukację. Wierzymy, że Wasz wysiłek uczyni z nas ludzi mądrych i szlachetnych. Dziękujemy za codzienne, niezwykle trudne i mozolne budowanie naszych wnętrz. Samorząd uczniowski w imieniu uczniów gimnazjum pragnie podziękować wszystkim nauczycielom i pracownikom oświaty i pragnie poczęstować ich słodkim poczęstunkiem. Radości, szczęścia, moc, słoneczka wesołego, piękny dzień co noc. Śpiewając życzę z życiem, łaskich i najlepszych kwiat, przy dobrym apetycie i zdrowiu 100 lat. Pieniądze szczęścia nie będą być może, lecz kupne rocze, stuleczy tego może. Na pracy w złotym brzegu, podróży morskiej też, wszystkiego najlepszego, wszystkiego czego chcesz. Ludzie nienawidzą się nawzajem,